トーキーと。Ahoj kamraci, szeregowy poruczniki Brona się z wami wita, a to kolejny vlog. Oczywiście z gier Mokrzyn i ruszamy sobie z bronowankiem. Borek jak zacznie bronować, to nie ma chłopa w dumu. Dzisiaj zaczynamy, zaczęliśmy dość wcześnie, bo byłem już w pracy na 7. Wczoraj zjechałem koło 10, skończyliśmy orać, bo oraliśmy po gnojowicy. Chciałem wcześniej, bo będziemy robić na dwie zmiany prawdopodobnie. O, już cię widzę, maleńki. Już po ciebie idę. Będziemy robić na dwie zmiany, bo jednak bronowanie nowy końca pod względem jeżdżenia i właśnie oto takim. A niestety sucho. Sucho, jeszcze raz sucho. Jak tak to padało, teraz praktycznie nie ma totalnie nic. I powiem wam, że jest tak średnio, jakbym powiedział, bo przyjechałem tak wcześnie z racji tego, iż ostatnio były mrozki, więc fajnie, bo ta glina, wiadomo, skruszała troszeczkę. I myśleliśmy, że to będzie fajnie szło, ale niestety w nocy przyszedł mróz, że było około minus 5. I szczerze przyjechałem sobie na tą 7 i rewelacji nie było, bo pojechałem sobie najpierw, miałem mieć takie zadanie, że miałem pojeździć po polach, które były orane wczoraj i przedwczoraj, ale tylko miejsca, gdzie były gliny, nic więcej, bo jeszcze one nie są do siewu, a właśnie to jest najgorsze, że jak się jeździ, to nie widać. Później dopiero z daleka gdzieś się to rzuca i nie wiadomo, czy to jest kamień, czy to jest glina. Kurde, tak mogłem z dystansem to kopnąć, bo gorzej jakby to był kamień. Dobra, idę, to przy okazji wezmę tego. Czekajcie, pokażę wam, bo o, teraz już ta glina obleciała, ale tak to one są całe pokryte tą ziemią i tego nie widać. Więc mówię, te pola, które miały nie być jeszcze do siebie, miałem tylko zrobić glinę i przyjechać robić poligon, bo dzisiaj miało być tu siane. A i mogłem iść tu ogarnąć tego papika, ale dobra. No ale niestety pojechaliśmy z panem Bogdanem zobaczyć co i jak. Dlatego też się od razu dla was nie włączałem od samego rana. Myślę, że zrobimy sobie takiego vloga od samego przyjazdu i w ogóle, ale to na spokojnie. I dopiero, kurczę, mówię, a włączymy się, jak już będzie wiadomo co i jak. Więc tam sobie podubałem, tylko jedną glinę odpuściliśmy, przyjechałem na poligon, no i tu szczerze rewelacji na samym początku też nie było. Myślałem, że kurczę, wyrobię to na raz, ale chyba sobie zawrócę i przyjadę po tym jeszcze raz. Czyli mogę otworzyć, na początku miałem otwartą siwę. O, ale dobra, dobrze tu wjechałem. I przy okazji kamienia se zebrałem. Pierwsze co tu przyjechałem, szczerze, i dobre półtorej godziny rozjeżdżałem se górki, wiecie, miejsca, gdzie gdzieś tam kołami było najeżdżone w glinie, to poszło jak cholera. Tu ta górka i tam. I tak wiecie, to jest po 3-4 razy jeżdżenia gdzieś, jeżeli jest glina, jeżeli są ślady. Czasami wystarczy przejechać raz, zależy co było, czy to jest na piochu, czy to jest, czy to jest na normalnej ziemi jak na glinie, no to kilka, a wręcz kilkanaście razy muszę sobie pojeździć i dopiero jak już sobie to powyrabiam, to zaczynam się bawić, że tak powiem, równać to pole. Jakoś tak fajnie i o wiele to wygląda, gdy mam, wiecie, ogarniętą tą całą winę i później tylko jeden ładny skos zrobię. Nie dość, że przyjemne dla oka, to i później przyjemne w jeździe. Więc fajnie te dwie rzeczy ze sobą połączyć. No powiem wam szczerze, gwizdek ma ciężko, tu nie ma co ukrywać. Są miejsca, gdzie już próbowałem sobie zajechać normalnie, ale niestety no nie dał rady. Dlatego też chciałem sobie porozwiniać wszystko co i jak, że teraz niestety trzeba troszeczkę inaczej pojeździć. Ten poprzeciek też już parę razy przejeździłem i jeszcze i tak tych brył do końca nie rozwaliłem i nie rozwalę, bo to jest mój ostatni tutaj przejazd. Zawsze wszystko, wiecie, poogarniam i na koniec
koniec gdzieś wracam i robię dookoła jeden przejazd, żeby wyrównać jak najbardziej ten podsecznik. Bo jak wiadomo, gdzieś się tam wykręca cały czas, jak się wcześniej zawijało, no to robią się te dziury po kołach i później nieprzyjemnie się jeździ, a dzisiaj Bronek będzie tu za wozem jeździł, więc no szkoda by było. Dobra, pójdę go wziąć. Za duży to nie jest, ale za mały też nie. A tym bardziej jest to na glinie, więc gdy wały będą jechać, wiadomo, człowiek zwolni, ale na glinie on się zbytnio nie wbije, jak sami dobrze wiecie, w tą ziemię i może narobić troszeczkę kłopotów, a to nie są tanie rzeczy, więc trzeba na to uważać. Tutaj ogólnie robię sobie pod podłubin. Mieliśmy zacząć z sprzężytem, ale od sprzężyta tak oramy, bo oramy. Gdzie niegdzie jeszcze no, gnojowica się skończyła i trzeba poczekać do piątku, soboty, żeby dalej porozlewać. I to tak wiecie. Dlatego też nie chcemy stać bezczynnie. Łubin już jest po centrali, więc nie pozostało nic jak go tylko właśnie zacząć sobie siać. No pogoda podkichana, bo jak widzicie, tam leży śnieg. Ogólnie oraliśmy tu niecały tydzień temu, no to mega zdążyło wysnąć. Ale w niektórych miejscach jechałem normalnie w jeźniku od kół, to normalnie leżał sobie śnieg, no to masakra. A teraz szczerze, no jest coraz z minuty na minutę coraz bardziej mi gorąco, więc zaraz będę musiał go wziąć, tylko że jak się wyjdzie na dwór, to jest średnio, bym powiedział. No ale to już narzekam od kilku dni i ja oczywiście ja już narzekam też na zatoki, bo z tym to, jak sami dobrze wiecie, od ucha mam problem. I wiadomo, pojedzie się trochę w kabinie gorąco, wyjdzie się na chwilę. A przy kamieniach teraz to już w ogóle jest masakra. Skubaniec. Jeszcze płynie wodzionka, płynie. Miejmy nadzieję, że coś ma niby po weekendzie pokropić, popadać, więc te pola, które były najpóźniej, najczęściej orane, a teraz będą najpóźniej siane, no dobrze by było, żeby jednak coś tam się stanęło. Kurde, muszę sobie fotel ogólnie chyba do tyłu dać trochę, bo przy bronowaniu ciągłe wchodzenie, wychodzenie, obdzieram sobie strasznie nogi. Tu i no, widać, że z dobrym subsiodem się żyje. Pomiędza jest jaka jest. Sobie wiadomo, gdzieś tam ora potrzebuje wyjechać u nas, jak nie posiane, no to wyjedzie. My jak żeśmy wracali, to pomogliśmy zaorać po drodze. A teraz przy bronowaniu to też wyjechałem akurat. Oj. No i o tym mówiłem. Tu niby tragedii nie powinno być, a jednak. Kaj tam weszło. Co jest? Nie chciał podnieść zbytnio. Ja się tu muszę zaciągnąć ręczny. A piękny gwizdek wreszcie. Fajnie to wygląda, co? Kolorek jak trza, błotniki jak trza, macha też, filtr dosyć potężnie. I dobra, co tu my tu mamy? Jak w ogóle gwoździe? Dobrze jest. Kurwa. Aha, tu jest dziadu. A to taki ten płaski się wrąbał. I tu też widzę, go wyrzuciło. Nie wiem, czy to jest glina. No niestety, twarda jak skała. Ale tu i tak coś. Tu i tak coś było. O, teraz ciężki ten bron jak cholera. Nie gadaj, że to też jest glina. Dobra, wezmę to, zbiorę, bo niepotrzebnie się będzie to później tylko pchało gdzieś. Sakra. No i tak nie rozwali tego, nie wiem, co by tu zrobił. Chciałbym to kołami przejechać.
Dobra. Cyglek fuch. Ręczny, panie. Moja ulubiona robotka, kurde. Nie powiem, jest. Łatwo nie jest, lekko nie jest, ale lubię, naprawdę lubię bronować. O, proszę bardzo. Coś się wyłoniło. I trzeba wozić. To zajdzie, zajdzie z poligonem, bo ja fakt, że teraz na zajście sobie wziąłem. Sobie wziąłem i pojechałem już troszeczkę na zaś porozjeżdżać te górki, dołki. Żeby ta glina już lekko chwilę przeszła. Kurde, no. O, tu chyba wyjdę, bo jest kilka tych kamieni. Nie jedź. Nie będę cię gonił. A tu też za miękko nie jest, więc... Bo poprzeczniak. Dobra, chodź też. Nie będziesz sam tu leżał, te mokre miejsca. Pojechałem też porozciągać zawczasu, żeby wiadomo, coś tam słońce kwieciło. Zawsze też troszeczkę to przesknie, no i widać już efekt. Tam, gdzie pierwszy wcześniej sobie robiłem nos. Kurna dziot. Dobra. Ten duży nie jest. To jakoś będzie, bo to troszkę, no to było mokro, trochę łupinu będzie, jakby nie patrzeć. I dobra, gitara. Tu już ile nam pozostało nabawić się. Tam jest taka jedna góra, tu już co trzeci raz rozciągam i powiem wam, że powinno to fajnie sobie przesknąć. Tam jest jedna góra, gdzie właśnie no nie da się totalnie jej zajechać. Nie wiem, będę sobie kminił na pewno coś zaraz. Jakoś to tu muszę się przeciąć i pocisnąć w tamtą właśnie stronę, żeby jak najwięcej zrzucić to z górki, choć nawet to i tak nie szło, bo to jest taka pulpa ze spługiem. Był moment, że no, zaczyna się tam już kopać, bo piach, a piach to chwila, moment wyrzuci i dziury się robią. I kurna, pług do góry. A on ora tyle samo, co by było puszczony. Otóż jak widzicie, sobie pojeździłem. Też gdzieś jak tam bruzę zagarniamy, wystarczy raz praktycznie przejechać i później drugi raz jak skos to robię, to już jest naprawdę dobrze. O, tutaj nie muszę dwa razy nawet po tym jeździć, bo będę wjeżdżał, to i tak to kilka razy chytnę. Kurde, muszę sobie coś dorobić, takie do trzymania. Miałem to w czwórce, w pługu, jak jeździłem, przyzwyczajenie jest, zawsze gdzieś ta ręka. Wiecie, tu na tej pompie więcej nie siedzi się aż tyle, jak właśnie przy orce. To nie, tamto. Ale to zaraz sobie kminimy wszystko. Będę musiał... Właśnie nie wiem, bo z dołu tego nie mogę zajechać. Nie wiem, jak od tamtej strony, może od tamtej bym to zajechał. Tam jest właśnie ten piach cały. Ale to może zostawię na później. I niby się wydawało, że tyle wilgoci jest w tej ziemi. Kilka dni słońca zrobiło swoje. No praktycznie końcówka, kurczę, marca. Tragedii nie ma, ale też nie mamy jakoś mega dużo nadrobione. Gdzieś tam powoli ta woda sobie schodzi z tych pól, gdzie te treny żeśmy sobie poczyścili. Gdzie niegdzie się okazało, że w ogóle ta drena się kończyła o wiele wcześniej, ale przez lata orki, wiadomo, pole się wydłużyło i po prostu ta woda tam wybijała z racji tego, że tam drena się kończyła.
tutaj akurat będziecie mogli sobie zobaczyć, bo ostatnio, nie wiem czy już wam mówiłem czy nie, dałem Przemkowi kamerę, bo ja i tak byłem na bazie, miałem robotę, którą i tak Bronek nagrywał. Mówię, żeby połapał sobie troszkę materiału, będzie do jakiego timelapsa i no. Dobra, tu będę miał teraz fajnie zamknięte. Ale powiem wam, całe szczęście, że z Bogiem to było zaorane, bo jak już się dobrze założę, to już później, no wiadomo, więcej można pojeździć z tymi dronami czy Gultrem. Jeszcze trzeba pamiętać, że agregat mamy w silniku. Bo najgorsze jest to, jak kurna, no nie idzie zaorać, bo jest tak sucho. Ale tam będzie jeżdżynia, nie? Dlatego też cieszę się, że właśnie to tak udało nam się poorać. Bo chociaż fajnie to będzie można uprawić. Ciekawe, czy dzisiaj już, no pewnie nie, dzisiaj jeszcze od jutra się, bo od piątku mieliśmy zacząć. Dzisiaj cały dzień, ciężko mi to powiedzieć, wiecie. To różnie kurna bywa. Zależy jak to będą te górki tam szły. Ja do południa no coś tam zrobię, by nie patrzeć. Też dzisiaj jeszcze mam kilka spraw do pozałatwiania, bo jak niestety dopracuję się 6 dni w tygodniu, dobra, muszę je wysypać gdzieś. Nie powiem, fajnie, bo mam dociążenie, lepiej mi się wjeżdża na te górki, ale kurde, jednak na chwilę nie będę zamykał drzwi. Ten gaz, kurde, cały czas mi się ten pedał nie odbija tak jak powinien i przez to te biegi tak czasami wchodzą, jak jeszcze dobry, jak się nie zapomnę i w ogóle, to wiecie, na spokojnie sobie zrzucę, podniosę trochę pedał, wtedy bieg ładnie bez grzyku mi wejdzie. Dobrze się chyba przeciąłem, bo choć tak, bo wyrobiłem tu tą górkę, nie będę musiał się męczyć. Trudno. Wolę wyjść teraz, niż później o nim zapomnieć. No i dokańczając właśnie, jak się pracuje 6 dni w tygodniu, ma się to nie spraw do pozałatwienia. Więc dzisiaj akurat mega mi się to przyda, że może mnie wręczyć Przemek. No korona ferie bardzo, ale to bardzo nam pomogły, nie tylko nam, ale tutaj rolnikom też, bo u znajomego dwóch synów teraz dzień cisną, to już powiem wam, skubańce ładnie mają z robotą nadrobione. A jeny. Ale nie staje po to. Jeszcze przejadę, bo może coś wyskrobię i następnym razem, bo zobaczcie tu to. Taka pulpa zeszła. Więc dzisiaj jeszcze mnie w miarę Przemek wyręczy, a jutro pewnie sobie bym wrócił z bronowania. Powiedzmy od tej 7 do 15 pobronował. Wróciłbym, przesiadłbym się w czwórkę i pojechał orać z chłopakami, żeby im trochę pomóc jeszcze. Bo już teraz też będziemy jeździć tylko po trzech, no ale to trzeba. Niestety. Dobra. Ej, właśnie to jest kurna, ten wiatr zimny. Lubię bronowanie z racji tego, że to wiecie, pięknie później wygląda. To jest cała kwintesencja, ten efekt końcowy właśnie. Jak widać, to jak to teraz wygląda, a jak to wygląda właśnie jak wyrobiliśmy sobie tamto. Tak jak jest zabronowane, tak już później to do samych zim zostanie, bo to nie nadrobi tego siewnikiem, bo ten agregat rozciągnie, ale jak są dołki, górki,
będąc akurat przy tej skarpie, zrzucę te kamienie. Tam na wprost bukowy las, który olaliśmy wczoraj, dlatego też na niego chciałem i chcę dzisiaj jeszcze pojechać. O kurcze, są tam cholerne gliny. W tamtym roku nie wiem ile to będzie, 4 hektary. A waliłem to 8 godzin, no 5 godzin. Nie mogę rozjeździć w ogóle górek gliniastych. Tak to zeszło. Po 20-30 razy, nie? Oj, zobaczcie jak sobie to rozjeździłem. Tu była taka glina, ale kilka razy przejechałem i ogień, o. Tu też pełno śladu było, tego nie widać. Tego nie zagarnąłem, bo nie chciałbym się po taki mały kawałek przyjeżdżać. Tyle to... O! Teraz brony pięknie zagarniają. Ja dzisiaj chyba sobie zrobię tego vloga dla was z bronowania. Nie wiem, czy z kilku łyżek, o kamień, ale to gdzieś teraz broną go musiałem wyciągnąć. Nie wiem właśnie jak to sobie zrobić z bronami, bo bronowania będzie chyba najwięcej. No nie, orki też. Akurat to u mnie niestety na kanale, bo ktoś ostatnio napisał, że... Nie, dobra, przykro mi się robi jak go widzę. Może nie powinienem go brać, ale tak już jestem, że jak kurde coś robię, to chcę, żeby to było dobre. Kurna jak wieje, no. A rano nic wiateru nie było. Ja muszę sobie czapkę chyba naciągnąć, bo to będzie katastrofiren chyba machem. Słuchajcie, że ja na kamerę tu i no nie. Patrzymy na kamerę, założyłem. Ale bym się śmiał wtedy. Dobra, chyba nie ma to na kamerze, co? Jo, i ktoś właśnie pisał, że my tylko bronujemy i oramy. No bo patrząc po moich filmikach to tak wygląda, bo no ja akurat w Okrzynie to głównie orka czwórką i właśnie brony, bo to mi zajmuje najwięcej czasu. Czasami potrafiłem 3 tygodnie bronować. To było rok temu, albo 2 lata temu. Także wiecie, to jest akurat taka robotka, że trzeba. Wiem, że wiadomo, to może być nudzące w ogóle, ale no niestety. U bronka już więcej się dzieje, bo bronek teraz więcej ma takich rzeczy jak na przykład opryski i nawozy. To mu też zabiera dużo czasu. Tamto wiosnę jak był sam, bo wiosek miał rozwaloną rękę, no to kurczę praktycznie cały czas właśnie maczył, bo to się wydaje, że to idzie spoko rozsiewać, fajnie, pięknie, nawigacja, tylko że jak masz 2 rodzaje nawozów do rozsiania, czy później MPG i mocznik, no to sorry, jednak to troszkę czasu zabiera, żeby najpierw objeździć z jednym, a później kurda z drugim. Dobra, teraz dobieram łyżkę do fulla i wysypuję się już. Akurat dobrze się trafiło. Pisiąt łyżek gwizdka. No ciekawe. Z roku na rok tych kamieni jest coraz mniej. Bo to wiadomo, jak się dobrze zbiera, to się tego nie przyorywuje. I się nie worywuje za sezon 2. Ale też niestety do orka opuszcza cały czas teren. Więc... To też gdzieś tam oddziałuje, że na takich właśnie terenach jak tutaj w Okrzynie tych kamieni będzie ciągle dużo. Kurca fuks, no. Dobra, gościu, sam tego nie biorę. Nie wiem czy dam radę. O Jezus. Dobra, żeby mi lino kamienia żadnego tylko nie było, bo nie zmieszczę, do kabiny będę pchał.
wzmocnienia naprawdę roboty jest co niemiara, dołączając samoczyszczenie teraz i zaprawianie zboża. Naprawdę bardzo dużo ludzi nam przywozi zboża do ogarniania. Ten Petko zrobi świetną robotę. No więc wiecie, rozumiecie. Bronek tam teraz też działał. Jak miał wolną chwilę przy czyszczeniu. Więc u niego będziecie mogli sobie ino zerknąć jakiego vloga. Z tego u mnie tam gdzieś takie przebitki, bo jak drzewo sobie ogarniałem, to mu pomagałem w międzyczasie, wiecie, gdzieś baga przypiąć, tu zboże z przyczepy zwalić. No jakoś sobie to szło. Dobra, nie będę was tu nudził. Słyszymy się później. Lecimy sobie z czołgiem, jak widzicie. Mamy przypany łubin. 4 tony, czekajcie, 8 wagon. Tak, 4 tony mamy przypane łubino. Akurat byłem na obiadku i akurat pasowało, żebym wrócił sobie czołgiem na pole już zostawić, bo pan Bogdan dzisiaj jeszcze będzie zaczynał siać. Więc lecimy na pełnej. No ja troszkę nadrobiłem od tamtej pory. Jak dobrze pamiętacie, od rana zacząłem od samego końca, bo mieli spuszczać to bagienko. No i niestety, kurde, tak to już w życiu bywa. Bo na tym naszym polu, na tym pięknym poligonie, no nie było problemu, żeby zalewało. Przynajmniej tutaj w tej pierwszej części. Zaraz sami zobaczycie, jak dojedziemy na pole. No ale stawiali słup. Stawiali słup i niestety przerwali drenę. Bo dzisiaj kopiąc zaczął nam normalnie wybijać gejzer. Musieli tu zacapować napędy, bo niestety bez tego ani ruch. Światełka możemy sobie wyłączyć. Czekajcie, myślę, gdzie to tu postawić. No i patrzcie, tu jest postawiony ten słup. Drena szła, jak tutaj jest widać, kopane, bo kopaliśmy. I akurat pomiędzy tym do tej studni, bo tam studnia jest z tyłu, postawili właśnie skubańce tego słupa. Otwór wszedł na drugą stronę drogi, w studni praktycznie wody nie ma, a u nas na polu jest po prostu nieciekawie. Dobra, myślę, że tak będzie.
będzie w porządku, bo wysyp jest na lewą stronę. Okej. Ręcznie. Plecak mam, wezmę bo czopka. Jeszcze i na piczku. Uwin braliśmy z centrali. O, proszę bardzo. Jaki ładny, piękny. Dobra. Akurat fajnie, bo wysyp tutaj jest na tą stronę, cygmyk, fuch, pan Bogdan sobie będzie podcofywał i łogi na tłoki. No i właśnie zobaczcie, mieliśmy już fajnie, zawsze tutaj co roku oraliśmy coraz bardziej, bo no w ogóle to wody nie było. Tak jak te krzaki tam idą, po krzakach zresztą idzie to widzieć, tutaj takie lustro wody też. No i najgorsze, co może być, to tam z tyłu. No niestety, ale kurczę, tam nic nie idzie zrobić, bo ta woda stoi i teraz nie ma gdzie ona zejść. I trzeba będzie kmienić po żniwach. To jakoś teraz ja to uprawię. Muszę jechać gdzieś łyżką teraz to wysypać. Bo mam full takie kamieniory, że szok. Trochę mi się łobrzygą, bo jak chlupnąłem w tę wodę, to aż mi do środka wpadło. Masakra to była jakaś, w szoku byłem. Dobra, cygmyk, fuch. Dobra, młodzie bić. Citko jest, citko jest. I tak to już w tym mokrze nie bywa. Dobra, wyrobimy sobie teraz tutaj ten początek. Zastanawiam się właśnie, czy nie wyrobię przy wodzie, skoro mam pełną łyżkę. Wtedy to zawsze jakieś dociążenie. Kurwa, zimno znowu się robi. Ja oborywałem ten i słupy i tutaj oborywałem właśnie duperele. No i chciałem właśnie wam pokazać, jak się opuszcza teren. Zobaczcie, jak już, jaka jest różnica tutaj. Wiecie, najgorsze jest to też z tym słupem, że kurwa nawet nie powiedzieli o tym. To jest, bo by człowiek wtedy miał czas, przyjechał, zrobił to i w ogóle, a tak to wiecie, no padało, myśleliśmy, że po prostu to jest przez to, a to no niestety nie miało gdzie mieć odpływu. Dobra, tu sobie teraz to powyrabiam i chyba tak skończymy dzisiejszego vloga. Tak się właśnie zastanawiam. Jakby nie patrzeć, to wolę wam robić teraz krótsze, 1 godziny na razie, póki co dostaliście. Następny zobaczymy, z czego będzie. I na godzinę. O tu, najbardziej to widać w tym słupie to tutaj. A następny rok trzeba będzie tutaj naorać na to. Ale to wiecie, naora się to później ani tego uprawić, ani to wyciąć, ani nic, a tak to idzie przy tym normalnie sobie robić. Więc dlatego też tak jak orzemy takimi bugami, a nie innymi, rozerwujemy właśnie góry, żeby z roku na rok te góry były coraz mniejsze i te efekty widać. Uwierzcie, że to widać. A taką obrotówką nic byś nie zrobił. Boję się przejeżdżać, bo dzisiaj właśnie tędy jechałem i było nieciekawie. Teraz więcej takiego się kręcenia. Ale trzeba to uprawić, rozbić te gliny. Pan Bogdan będzie odtąd zaczynał, dlatego też tutaj teraz chcę pocisnąć. Mam nadzieję, że teraz i no tu woda nie będzie wychodzić, bo wiecie, jak to wykopaliśmy 5 minut i do połowy już to było zalane. No nie ma drogi ucieczki, ta woda i chce się wydostać. Bryły tu trochę porozciągać, porozbijać. Żeby to w miarę tu lepiej szło.
pompa mi się zapowietrzyła. Musiałem odpowietrzyć i trochę mi wyleciało tego i zapomniałem teraz wziąć. Pojechałem na bazę właśnie po to, żeby wziąć i dolać. Dlatego też tak ciężko miało mi podnieść to. Okej. Nie mogę się przyzwyczaić, bo do orki mieliśmy. Do orki mieliśmy terenowe, a teraz na szosowych jeżdżę. Na jedynce. Ale fajnie, bo do orki wiecie, jest tylko przód, tył, a teraz tu mało kiedy muszę cofnąć, więc to tam luz, tragedii nie ma, no tu pokopane, bo tu już trochę przeszło, a my tu żeśmy się trochę z łopotami pokopali, więc to teraz muszę niestety, ale tymi wrotkami trochę wyjeździć. Chyba ktoś był u nas na pobyt, bo bańkę wywalił. Masakra. U nas takiej bańki nikt nie miał. Dobra, zróbmy sobie to jeziorko teraz dookoła. Zobaczmy, co tu się będzie działo. O, kurwa! No to żeśmy narobili. Miejmy nadzieję, że dosyć szybko się to ubije. Bo niepotrzebne nam kolejne bajoro. Zobaczcie, z każdej strony ono nam skubane wylało. Tak jednak blisko bronuje, tak blisko, a jednak daleko. No, wszystko widzę, jak się pan tu ładnie jeździ. To pięknie, no jo, a tu taki rum duży dzieli. A w tym rowie pomiędzy nami ze cztery sarny siedzą i nie wiedzą, co zrobić. Dało się, już jest dobrze, słuchaj. No, tam woda płynie, one tam wodę mają. No, teraz robota idzie. Jo, czołgiem to jest bajka. Ja pierdolę, wreszcie człowiek nie musi tych worków tachać. Na tyle jadę z przyjemnością chyba. No ja wiem właśnie. A kiedyś jeszcze nie wszystko było, nie jest wody. Ale było tak. Dobrze to idzie, co? No ja właśnie widziałem. Kurwa, to się panie czołgiem, ja pierdzielę.